Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w pierwszym w tym roku wydaniu wiadomości. Dzisiaj opowiemy o policyjnej akcji Trzeźwość, a także nadchodzącym koncercie kolęd i pastorałek w Mrowisku. Przyjrzymy się również, jak Straż Miejska kontroluje miejsca, w których zimą przebywają bezdomni. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Dzisiaj od godziny 5 rano policjanci ruchu drogowego prowadzą akcję Trzeźwość. Podobne kontrole prowadzono w czasie długiego sylwestrowo-noworocznego weekendu. Zatrzymano 3 nietrzeźwych. Działania mają poprawić bezpieczeństwo na drogach poprzez uniemożliwienie dalszej jazdy pijanym kierowcom. Dziś do godziny 9 rano w rejonie Gliwic zatrzymano tylko jednego kierowcę prowadzącego po tak zwanym użyciu alkoholu. Pamiętajmy, że przepisy dotyczące prowadzenia po alkoholu uległy zaostrzeniu. Oprócz pozbawienia uprawnień do kierowania oraz wyroków karnych, jazda po pijanemu grozi grzywną o minimalnej wysokości 5000 zł. Szesnastego stycznia o godzinie 18 w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko odbędzie się koncert o nazwie Swingująca Zima. Wystąpią w nim Agnieszka Bielanik-Witomska, Bartłomiej Balcerzak i Damian Stroka. W programie koncertu znajdują się kolędy, pastorałki i współczesne utwory związane właśnie z zimą. Nie zabraknie tak znanych melodii jak White Christmas, Kopyta Kuli Grwie, Na całej połaci śnieg czy wirtuozerskiego skrzypcowego wykonania Zimy Vivaldiego. Wyjątkowy nastrój zwieńczy wspólne kolędowanie. Wciąż trwają konsultacje w sprawie nowych zasad wyboru zadań do budżetu obywatelskiego. Zmienione przepisy mają dać mieszkańcom możliwość realnego wpływania na inwestycje w ich najbliższej okolicy, ale także integrowania się wokół spraw istotnych dla życia dzielnic. Założenia nowej formuły budżetu są prezentowane mieszkańcom podczas spotkań informacyjnych. Ostatnie z nich odbędzie się 12 stycznia 2016 roku o godzinie 17 w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Jagiellońskiej 21. Swoje uwagi do nowego projektu realizacji budżetu obywatelskiego można zgłaszać do 15 stycznia 2016. Więcej szczegółów na stronie gliwice.eu. Zima to niezwykle trudny okres dla bezdomnych, zwłaszcza ostatnie mroźne dni. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od Sylwestra z powodu wychłodzenia w Polsce zmarło 26 osób, z czego 12 podczas mijającej doby. Aby zapobiegać tragediom, Straż Miejska przeprowadza wzmożone kontrole miejsc, w których przebywają bezdomni. Osoby takie w Gliwicach mogą skorzystać z oferty pomocy różnorakich placówek, m.in. z nowo otwartej ogrzewalni przy ulicy Składowej. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym i kiedy temperatura na dworze właśnie tak jak dzisiaj spada poniżej zera, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych. Na terenie naszego miasta jest tych miejsc ponad 30. Strażnicy odwiedzają te miejsca, rozmawiają z osobami bezdomnymi. Przede wszystkim dopytują się o ich stan zdrowia, czy nie potrzebują jakiejś pomocy medycznej. Proponują przejście do noclegowni, czy też do schroniska brata Alberta. Informujemy również o punktach pomocy doraźnej, czyli gdzie można nabyć żywność, ciepłe ubrania oraz pytamy, czy nie potrzebują jakiejś pomocy. Ogrzewalnia to jest tak, aby nasza pierwsza forma pomocy. Czynna będzie okresowo od 1 stycznia do końca marca. Czynna całodobowo. Pomoc niskoprogowa. Będą mogły tu przebywać osoby też pod lekkim wpływem alkoholu. Natomiast noclegownia, która jest obok, czynna od 19 do 7, tutaj już wymagamy absolutnej trzeźwości. Radzę normalnie, no, radzę tak jak mogę, nie? I tak dalej, no. Że złom zbieram, łóżkiem jeżdżę i tak dalej. No. To taka moja tylko potrzeba. Nie? A z usług noclegowni czy też schroniska nie chce pan skorzystać? Nie, naprawdę. Niech to jest tak jak jest. Ile osób jest w stanie przyjąć ogrzewalnię, a ile noclegownia?
ekipą, tak się zastanawiamy, no myślę, że z 20 osób spokojnie, jeżeli będzie potrzeba, to będziemy dostawiać krzeseł, to jest jakby, uczymy się, otwarliśmy ją niedawno, więc to jest dla nas też, wszystko będzie jakby elastyczne. To, co ja się dowiedziałem od kolegi, nie? Jest w Bojkowie, nie? Znaczy dom starców takich, coś takiego, tak? I to, jak on powiedział, że on musiał sobie jeszcze dorabiać i tak dalej, puszki zbierać i tak dalej, no to trudno, no to ciężko to żeby tam być, tyle, że przespanie miał tylko. Ale życie było ciężkie takie, kurde. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie dopuścić do zamarznięcia tych osób. To również kontrole całego naszego miasta i szczególne wyczulenie na osoby leżące na ławkach, w parkach śpiące i też tutaj apel do mieszkańców, żeby zwracać uwagę na takie osoby i żeby zadzwonić na odpowiednie służby, czy to na Straż Miejską, czy pogotowie, czy policję. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Za chwilę sport i pogoda. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.